Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Lekcja odnośnie bendingu. Bending, no. Wszyscy wiemy, co to jest ten bending i jaki to jest bezproblemowy sposób podciągnięcia dźwięku, podwyższenia go, trzymając na jednym progu. Mamy kilka sposobów właściwie wydobywania tego bendingu. Począwszy od tego, że niektórzy robią bending pierwszym palcem wskazującym. Inni robią środkowym, czyli drugim, prawda, bo kciuka nie liczymy. Trzecim, no czwartym, mało kto robi. Dodatkowo można byłoby jeszcze robić bending tym palcem wskazującym lub ewentualnie drugim palcem. Czyli w zasadzie mamy cztery palce, którymi można byłoby robić te bendingi. Od razu muszę wam powiedzieć, że tak. Pierwszy palec w zasadzie jest bardzo niefajny do robienia bendingu, ponieważ on jest, no, jeśli patrzeć na usytuowanie tego palca na dłoni, to po prostu on jest troszeczkę w głupim, można powiedzieć, miejscu. Tak oczywiście trywialnie to powiedziane. W głupim miejscu, ponieważ z reguły bending robi się nie jednym palcem, tylko się pomaga pozostałymi palcami. I według tej zasady, jeśli robię pierwszym palcem bending, to pozostałe palce, co, no, troszeczkę mi tutaj nie pomogą, no bo jeśli robię bending na piątym progu, na strunie G, a chcę pomóc sobie innymi palcami, to już wtedy nie mam na piątym progu, tylko te mi tutaj przyłażą, prawda? Więc po pierwsze, tym pierwszym paluszkiem nie robimy, dlatego że jest ciężko po prostu zrobić. On jest tak usytuowany w nadgarstku, tutaj w dłoni, że troszeczkę ciężkawo jemu samemu robić, ponieważ on po prostu tutaj troszeczkę narażony jest na zbyt duże napięcie. Po drugie, nie robi się też dlatego, że właśnie tutaj jest troszeczkę tak, no, jeśli chcemy innymi palcami pomóc, to nam te inne przeszkadzają, a nie pomagają. Więc zwykle robi się bending drugim, czyli palcem fuck you, i drugim fuck you, czyli drugim i trzecim. Mały palec od razu też odpada. Niektórzy oczywiście też robią małym palcem, ale z reguły robi się tymi dwoma palcami, czyli drugim i trzecim palcem lewej ręki. No i teraz o co tutaj chodzi? Po prostu chodzi o to, że na przykład jeśli robię na piątym progu bending, to biorę ten palec fuck you na piątym progu. No i dokładam ten palec pomocniczy, o którym mówiłem. Teraz mamy ten pierwszy palec pomocniczy, więc on może już nam się położyć na czwartym progu. Zwykle robimy tak, że po prostu on próg różnicy jest. Niekoniecznie musimy go wciskać na piąty próg. Tu właściwie dla tego pierwszego palca teraz jest wszystko jedno, czy on jest tu, czy tu. Jednak generalnie trzymajmy się tej reguły, że każdy palec ma swój próg, żeby już tutaj nie kombinować, żeby wciskać wszystko na jeden. Czyli po prostu robimy tak. No i teraz bending. Widzicie, no teraz bez problemu zagrałem i właściwie nie czułem żadnego bólu, bo tutaj jak robiłem tym, to troszeczkę czułem, że ta struna mi palec tutaj tak naciąga. Widzicie, no całkiem tutaj fajnie to wyszło. Teraz tym drugim fuck you, czyli palcem trzecim, to z kolei robimy tak, że bierzemy ten trzeci palec na piąty próg, no i teraz mamy dwa palce pomocnicze. Więc dokładamy je na czwarty i trzeci próg, tak jak tutaj mam. I teraz jest jeszcze taka zasada, że właściwie im więcej palców mamy tutaj dołożonych, czyli jeśli mamy te trzy dołożone, to mamy większą siłę w tych palcach, czyli możemy o większy interwał ten dźwięk podciągnąć. Czyli teraz interwał, teraz właśnie druga rzecz. No, zwykle tych bendingów nie robimy po prostu. Nie robimy tak w sposób totalnie chaotyczny. Oczywiście to też ma swoje zastosowanie. Jednak generalnie zasada jest taka, że jeśli robimy bending, to po prostu o jakiś konkretny interwał, czyli o jakąś konkretną odległość, prawda? Bo jeśli tu mam dźwięk C, widzicie, tuner pokazuje dźwięk C, to robiąc bending o pół tonu, to po prostu podciągamy ten dźwięk tak, że brzmi jak ten, czyli cis, albo des, tak jak pokazuję tu. No i teraz właśnie chodzi cała sztuka w tym, żeby ten dźwięk jakby
usłyszeć, jaki mamy podciągnąć. Czyli jak mamy C, a ma być cis. Widzicie, no właściwie nic tutaj trudnego w tym nie ma. Nie ma też trudnego wysiłkowo, ponieważ jak już mam te trzy palce, to mi się naprawdę idealnie to robi. No, teraz z kolei większy interwał, czyli na przykład o dwa progi. Czyli jeśli tu mam C, a tutaj D. Właściwie nie czuć żadnego problemu fizycznego. Jedynie powiedzmy na ucho czasem coś może nie wyjść i po prostu trzeba to skorygować. No i właściwie całe zagadnienie tego bendingu właśnie polega na tych palcach, które tutaj mamy. Więc pamiętajcie, nie róbcie nigdy pierwszym palcem, ponieważ on troszeczkę no, psuje nam i poza tym męczymy palucha, siebie męczymy. No poza tym nie zrobimy też mocno takiego wysokiego bendingu, bo teraz jeśli na przykład chciałbym podciągnąć jeszcze wyżej, czyli o tercję małą, czyli zamiast dźwięku C, to zrobić dźwięk dis, to na pewno pierwszym palcem bym tego nie zrobił. Jak robię trzema palcami, uwaga, teraz to wychodzi bez problemu ten dźwięk. Oczywiście właśnie tutaj im większa odległość, tym wtedy musimy bardziej kontrolować to napięcie samej ręki, ponieważ jest większe napięcie samej struny i co za tym idzie, ręka też musi być bardziej kontrolowana. No. Można to robić, najlepiej to wychodzi na w sumie według mnie przynajmniej na pierwszej, drugiej, trzeciej strunie, a na strunach tych zowików to troszeczkę już inaczej się robi. Tu z kolei będzie inna lekcja odnośnie tego. Patki.